Napisał unikatową, popularyzującą matematykę książkę Kalejdoskop Matematyczny, która niedługo po wydaniu w 1938 roku doczekała się tłumaczenia na 10 języków. Był też jednym z twórców i najważniejszych postaci Lwowskiej Szkoły Matematycznej, która stanowiła fenomen na skalę światową w dziedzinie nauk ścisłych. Zasłynął jako człowiek pełen humoru, patriota, a jednocześnie jeden z najważniejszych matematyków w historii naszego kraju. Zapraszamy na odcinek, w którym opowiemy o losach wyjątkowego naukowca, autora wielu prac z zakresu teorii gier, analizy funkcjonalnej oraz topologii. Jeśli oglądasz na serwisie YouTube, nie zapomnij o subskrypcji i włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie przegapisz kolejnych filmów popularno-naukowych na naszym kanale. Hugo Steinhaus to jeden z najwybitniejszych matematyków przełomu XIX i XX wieku. Urodził się 14 stycznia 1887 roku w Jaśle w zamożnej rodzinie. Do 9 roku życia pobierał prywatne nauki w domu i już w dzieciństwie zapowiadał się na wybitnego naukowca. W 1905 roku zdał maturę w gimnazjum klasycznym w Jaśle. Następnie rozpoczął studia matematyczne i filozoficzne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. Po roku zmienił uczelnię i kolejne 5 lat studiów realizował w Getyndze. W 1911 roku uzyskał tam stopień doktora filozofii, tworząc podstawy, o które oparł cały swój późniejszy dorobek naukowy. Po studiach wrócił do kraju, gdzie czekało na niego powołanie do armii. Gdy spełnił obowiązki względem wojska, został asystentem i docentem matematyki na Uniwersytecie Lwowskim. W 1918 roku opublikował pracę uznawaną za pierwszą polską pracę o operacjach funkcyjnych. Po zakończeniu I wojny światowej przebywał w Jaśle, gdzie pracował jako matematyk w biurze rozdziału gazu. Przyziemne realia na pewien czas wzięły górę nad ambicjami naukowymi, które jednak w dalszym ciągu tliły się w umyśle polskiego matematyka. Już 2 lata później los znowu skierował naszego bohatera w stronę akademii. W 1920 roku został profesorem nadzwyczajnym matematyki Uniwersytetu Lwowskiego. Objął tam także kierownictwo katedry matematyki. Wtedy też napisał popularną książeczkę Czym jest, a czym nie jest matematyka. Ugruntowała ona w ten sposób swoją pozycję wśród polskich intelektualistów. W tym okresie Steinhaus współpracował blisko z innym wybitnym krajowym matematykiem, Stefanem Banachem. Skupione wokół ich dwójki grono lwowskich matematyków tworzyło tzw. Lwowską Szkołę Matematyczną. Na grupę tę składali się m.in. Stanisław Mazur, Władysław Orlicz, Stefan Kaczmarz oraz Stanisław Ulam. Ten niezwykle silny ośrodek naukowy skupiał naukowców zafascynowanych teorią gier, topologią oraz analizą funkcjonalną w matematyce. Samej Lwowskiej Szkole Matematycznej poświęciliśmy osobny materiał w ramach serii Historia Polskiej Nauki, który gorąco polecamy. O członkach szkoły opowiadamy także w ramach serii Polska Myśl Filozoficzna. W 1929 roku Steinhaus wspólnie ze Stefanem Banachem założyli czasopismo Studia Mathematica. Tytuł ten był jednym z pierwszych merytorycznych periodyków akademickich o zasięgu międzynarodowym, w którym autorzy uwagę poświęcali niemal wyłącznie analizie funkcjonalnej. Kariera naukowa i wkład w rozwój społeczeństwa bohatera tego materiału nie sprowadzały się jednak jedynie do suchych teoretycznych opracowań. Hugo Steinhaus był także wynalazcą. W roku 1938 opracował wynalazek, który określił mianem introwizora. Był to przyrząd służący do przestrzennej lokalizacji niedostępnych przedmiotów z użyciem rentgena, opatentowany później w Stanach Zjednoczonych. Druga wojna światowa nie była łatwym okresem dla naukowca, choć jej pierwsza faza okazała się dla niego zaskakująco łaskawa. W 1939 roku, po agresji ZSRR na Polskę i aneksji Lwowa przez Rosjan, Hugo otrzymał nominację na profesora Katedry Analizy Wyższej w Lwowskim Państwowym Uniwersytecie. Uczelnia ta była i tą samą, na której dotychczas pracował, jedynie przemianowaną zgodnie z myślą Rosji Radzieckiej. W praktyce oznaczało to zachowanie większości przywilejów i swobody w pracy naukowej, co stanowiło kuszącą ofertę. Sielanka nie mogła jednak trwać długo. Po wkroczeniu do Lwowa wojsk niemieckich w czerwcu 1941 roku i represjach hitlerowców wobec Żydów, Steinhaus wraz z rodziną był zmuszony ukrywać się przed okupantami. Dzięki pomocy i opiece siatki podziemia niepodległościowego, profesor Steinhaus pod zmienionym nazwiskiem uczestniczył w tajnym nauczaniu, uniknął aresztowania i przeżył wojnę.
zaraz po jej zakończeniu stał się jednym z filarów odbudowy polskiej nauki ścisłej. Współorganizował wrocławskie środowisko naukowe. Został powołany na Katedrę Zastosowań Matematyki Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Polnego dla Uniwersytetu i Politechniki. Był pierwszym dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez wiele lat prowadził seminarium z zastosowań matematyki w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełnił też funkcję kierownika działu zastosowań przyrodniczych i gospodarczych Instytutu Matematycznego PAN, której był członkiem rzeczywistym. I to już wszystko w tym materiale z serii poświęconej wybitnym krajowym naukowcom. Jeśli oglądasz nas w serwisie YouTube, nie zapomnij o subskrypcji i włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie przegapisz kolejnych filmów popularno-naukowych na naszym kanale. Koniecznie zapoznaj się z naszą stroną internetową platformanauki.pl.